Hej, jest 11 stycznia i Flash przypomina, że dzisiaj obchodzimy Dzień Wegetarian, ale newsy i tak będą mięsiste. Mamy kilka małych informacji o postępach w pracach nad grą God of War, która trafi na PlayStation 4. Jeden z producentów na Twitterze napisał o tym, że gra jest grywalna od początku do końca. Deweloper dodał też, że nagrano już większość ujęć z aktorami motion capture. Kiedy zagramy w kolejną przygodę Kratosa? Cóż, to pozostaje nieoczywiste. Asekuracyjnie nastawcie się na 2018 rok. Know this. Before you step onto that thin red path. Ubisoft poinformował o planie przeprowadzenia beta testów gry For Honor pod koniec tego miesiąca. Zamknięta beta ruszy 26 stycznia i potrwa do 29 stycznia na PC-tach oraz konsolach. Zapisy są przyjmowane na oficjalnej stronie gry. W tym wydarzeniu znajdziemy frakcję rycerzy, wikingów i samurajów, a także jeden z kilku docelowych trybów rozgrywki. Pełna wersja gry wyjdzie 14 lutego. Goes along with pain. And where glory is the color of blood. This is the first time I've ever tried it on people. Nowa paczka gier Humble Bundle powinna spodobać się fanom bardzo różnych gier. W skład podstawowego pakietu wchodzą platformówka Shantae and the Pirate's Curse, czy gra łamiąca czwartą ścianę Pony Island. Płacąc powyżej średniej zyskamy Deadbolt, czy przygodówkę Day of the Tentacle Remastered. Za $10 można zdobyć m.in. N++, piekielnie trudną zręcznościówkę. W ostatnich dniach pojawiło się trochę plotek na temat następnej odsłony Assassin's Creed. Jedno ze źródeł twierdzi na przykład, że gra będzie rozgrywała się w XIV wieku, gdzie wcielimy się w wojownika, wojującego za czasów pewnego księcia perskiego. Gra miałaby zawierać też wątek z początków XX wieku. Ponadto mówi się, że Ubisoft szykuje grę rozgrywającą się w Egipcie, skierowaną na konsolę Nintendo Switch. Prezentacja dotycząca sprzętu odbędzie się niedługo, więc może coś się wyjaśni. The fun never stops. Come on, look lively, Rooks. Krwiopijcy niedługo dołączą do gry The Sims 4. Stanie się tak za sprawą dodatku poświęconego wampirom i ich bujnemu życiu towarzyskiemu. Wampirze Simy będą musiały zdobywać plazmę, znaczy chyba zamiast krwi. Bohaterowie zyskają też specjalne zdolności, na przykład postać zwierzęcą i bladą skórę. Oprócz tego dodatek wprowadzi wampirzy świat Forgotten Hollow. Premiera nastąpi 24 stycznia. We Flashu tak rzadko mówimy o grach rozgrywających się pod wodą, czas to nadrobić. Poznajcie Diluvion, niezależną produkcję, która niedługo zostanie wydana. Twórcy zapowiedzieli, że data premiery to 2 lutego. Gra rozgrywa się w świecie przyszłości, który został zalany. Gracz wcieli się w kapitana, który eksploruje podwodny świat i musi dbać o swoją łódź oraz załogę. Brzmi głęboko. To wszystko we Flashu, do usłyszenia.